po wczorajszej i dzisiejszej dawce rewelacji, którymi nakarmił nas bloger odwrócony, czyli charakterny zasadami, pozostaje mi już tylko odciąć się od tego i nie wchodzić w tą grę głębiej, ponieważ tutaj już są potrzebni specjaliści. Ten film z pozorowanego wyjazdu na wakacje, następny film, a więc ten monolog, ta pozorowana rozmowa nagrywana z telefonu na telefon przez odwróconego, gdzie udaje, że rozmawia z charakternym zasadami, plus dzisiejszy film, w którym mówi, że jest syn... Jestem młodym, bo przed 40 adwokatem. Mój ojciec był z drugiej strony. Świadczy o tym, że do akcji powinien wkroczyć już tutaj psychiatra. Myślę, że ja już nie mam nic więcej do roboty. Prośba ogromna do dziennikarzy, do prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Znajdźcie go. Znajdźcie go i zróbcie coś z tym chorym człowiekiem, bo on prawdopodobnie już jest w ostrej fazie maniakalnej, zagrażać może otoczeniu, a zwłaszcza jego matce, o czym później. Odwrócony, charakterny zasadami. Nie jesteś adwokatem, jesteś lakiernikiem samochodowym. Skończyłeś zasadniczą szkołę zawodową. Nazywasz się Daniel Mariusz Kowalski. Uciekłeś przed prawem do Wielkiej Brytanii. Jest za tobą list gończy wystawiony. Jesteś przestępcą, jesteś oszustem, a twój ojciec był alkoholikiem. I prawdopodobnie tutaj tkwi problem z tobą. Jesteś synem alkoholika, którego skazałeś na wygnanie, ponieważ list gończy, który jest wystawiony za tobą i za twoją matką, którą wkopałeś w całą tą historię, jest wystawiony dlatego, że straciliście mieszkanie. Mieszkanie w Polsce, które podnajęłeś kilku osobom naraz, pobrałeś zaliczki i uciekłeś do Wielkiej Brytanii. Tutaj odwrócony pisze o tym, że jego ojciec alkoholik po 3 tygodniach stracił pracę i wrócił do Polski, chciał lokatorów usunąć, a ci stwierdzili, że syn podpisał umowę i będziemy mieszkać. Ojciec, nie mając innego pomysłu, stwierdził, że to nie jest mieszkanie syna, tylko jego mamy i zgłosił na policję jego rzekome oszustwo, licząc na to, że policja unieważnienia dokona. Kilka wezwań dostałem, o których nie wiedziałem, bo już w UK byłem. Wystawiono nakaz doprowadzenia w celu wyjaśnień, a nie żaden list gończy. Jest list gończy, odwrócony. Wypierasz prawdę ze swojego życiorysu. Jego ojciec zmarł, o czym on tutaj pisze, zdaje się, że w 2016 roku, jakoś tak w listopadzie pamiętam, i został pochowany na koszt państwa w Paryżu, jako bezdomny. Doprowadził do tego, że cała jego rodzina jest bezdomna. Ojciec zmarł na wygnaniu, nie mając dokąd wrócić, jest pochowany w Paryżu. Jego matka poniewiera się razem z nim tutaj. Od wielu lat cierpi na depresję z powodu tego, co on robi swojej matce, nie tylko nam, ale również swojej najbliższej osobie. Po prostu jest w tak ciężkiej depresji, że jest w tej chwili w stanie wegetatywnym. Film, który za chwilę odsłuchacie, to jest nagranie, które puścił odwrócony, chcąc wziąć ludzi na litość. Nie będę rozwodziła się nad tym tematem, bo temat należy do trudnych i prywatnych, natomiast ten człowiek zagraża w tej chwili otoczeniu. Zagraża swojej matce zwłaszcza, o której nic nie wiemy od kilku lat. Utrudnia rodzinie kontakt z matką, przebywa cały czas od rana do wieczora na Facebooku, a ona nie jest zdolna już w tej chwili do tego, żeby czymkolwiek się zająć. Jest rośliną uwięzioną we własnym pokoju, którą on karmi kryminalnymi historiami, byłam tego świadkiem osobiście i wzbudza w niej strach o syna. Ty ile ty zamierzasz tak leżeć jeszcze? Nie. Co? Nie. A ty wiesz, że na tym Facebooku, co ja tam publikuję, to nawet znaleźli informację, że to nie Jacek Polański, tylko ja, twoi znajomi z pracy? Że co? No twoi znajomi z pracy skomentują. Tam pod postami. No Marysia, wracaj do zdrowia, wiesz, byłaś uśmiechnięta na linii, śpiewaliśmy piosenki lajnowemu. Ja sobie zrobiła ze mną jakieś zdjęcie. Nie, Daniel.
Co? Nie. Czemu? Nie ok, oglądam. No co, no normalnie, jak człowiek w depresji, nie, co? Nie, no nie. Czemu nie? Nie. A może do Agnieszki by ze mną pojechała? Daniel, jak? Ja, wiesz, jak ja się wstydzę wyjść tu, a ty do Agnieszki pojadę. No ale tu już leżysz 2 lata, tak? I co? Jak roślina? Co ja co? Ludzie wiedzą, że szumią pisał bzdury, jeśli nie będziesz wytykał palcem. Daniel, ja wiem, ale jak ja wyglądam? Jak człowiek chory. Jo. Kiedyś byś mnie posłał. Kowalski, przewaliłeś? Czas najwyższy, aby tobą się zajęli faktycznie ludzie stworzeni do tego, odpowiedzialni za takie historie. Nie wiadomo, gdzie jesteś, nie macie żadnej pomocy, zwłaszcza matka nie ma żadnej pomocy psychiatrycznej. W związku z tym czas najwyższy, aby cię znaleźć i odesłać do Polski. Prośba do prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju i do dziennikarzy. Zajmijcie się tym, bo on w tej chwili stanowi zagrożenie już nie tylko dla siebie, ale i dla matki. I ostatnia kwestia. Panie odwrócony, panie szefie internetu, panie charakterny zasadami. Fakt, iż nie mają dokąd wrócić, on i jego matka. I muszą gdzieś żyć, wybrali Wielką Brytanię, świadczy o tym, że odwrócony musiał coś zrobić, aby sobie kupić czas na wolności. Dlatego nagrywał chłopaków, nagrywał rozmowy, zbierał materiały i wysyłał wszystko do prokuratury. Wszystko na ten temat. Do dnia dzisiejszego nawet odwrócony, do którego dotarłem, nie wiedział, kim jestem na pewno, pomimo że od kilku dni rozmawialiśmy. Natomiast ja doskonale wiedziałem, kim jest on. Drodzy Państwo, jestem młodym, bo przed 40 adwokatem. Mój ojciec był z drugiej strony. Skazany w procesach tzw. polskiej mafii bez dowodów na pomówieniach świadków koronnych. Co ukształtowało moją drogę życia i determinację. Andrzej Żuromski jakiś czas temu perfidnie oszukał kogoś mi bliskiego, biorąc pieniądze, obiecując pomoc, a skończyło się na nagraniu telefonem. Jadąc do Anglii tylko z nazwy zrobiłem sobie wakacje. Obecnie mogę już zdradzić, że zabezpieczam materiały rozpowszechniane przez lata w internecie. I będziemy pozywać wielu ludzi za rozpowszechnianie nieprawdy i niszczenie życia. Ludzi i media publikujące, będę pracował na procent za udział w odszkodowaniach. Pozwiemy kilku świadków koronnych, osoby prywatne, media, również ostatnio uderzającego w odwróconego grubasa z Nadarzyna, którym gardzę głównie przez pryzmat współpracy z Żuromaskim. Z wszystkich działań zrobimy spektakl medialny. Panie i panowie, jak mówi mój nowy przyjaciel, salut, do końca, ich albo naszego.